Przede wszystkim to Ignacy z Japonii. Dzisiaj mam wiadomość dla Was. Nagrywam filmy na YouTube po polsku, ale jednocześnie komponuję pod pseudonimem Skimashi Kanai, bo muzyka to moja pasja. Wszystkie utwory, które wykorzystuję w swoich filmikach, są mojego autorstwa. Często dostaję miłe słowa na temat mojej muzyki, ale niektórzy po prostu nie wiedzą, że to jest moja muzyka, więc powtarzam, że sam tworzę muzykę. Jestem twórcą muzycznym dopiero od 2 lat, ale muzykiem jestem od dawna. Od 5. roku życia jestem związany z muzyką. A jako twórca zacząłem coś próbować już w liceum, ale regularnie komponuję dopiero od 2 lat. Mam już 2 albumy, które wydałem w zeszłym roku. Można ich posłuchać na moim drugim kanale muzycznym, Skimashi Kanai Music, albo w serwisach streamingowych takich jak Spotify pod nazwą Skimashi Kanai. I jeszcze są w sprzedaży na mojej stronie Bandcamp. Pierwszy album Snow Drowned jest rockowo-metalowy, a drugi The Garden of the Past jest instrumentalny, akustyczny i kojący. Jakość produkcji nie jest profesjonalna, bo tam prawie nie ma postprodukcji i brzmi jak demo, ale moim zdaniem same kompozycje są fajne. A teraz, 18 kwietnia, ukazał się mój nowy singiel, nagrany lepszym sprzętem i chciałem Wam o nim opowiedzieć. Singiel nosi tytuł Craneland Autumn Rain. To są po prostu tytuły 2 piosenek, z których składa się singiel, strona A i strona B. Według moich bliskich, obie mogłyby być hitami, gdybym tylko był już znanym wykonawcą. W tym odcinku później puszczę obie, ale na razie je przedstawię słowami. Craneland, a po japońsku Tsuru no Sato, to jest utwór, który zawsze leci we vlogach z Hokkaido na moim kanale, więc pewnie go słyszeliście. Jest zainspirowany przyrodą Hokkaido i ma wesoły klimat. Mój brat też jest muzykiem i to właśnie on śpiewa w tym utworze. Też ma swój kanał, więc podam link w opisie. Autumn Rain, a po japońsku Hakushuu, to jest drugi utwór z udziałem mojego brata. Tego utworu nigdy nie używałem we vlogach, bo nie nadaje się na podkład, ale nawet wolę tę piosenkę niż Craneland, bo to bardziej mój klimat. Jest melancholijna, ale nie jest do końca ponura, bo jest światło. Moje kompozycje bywają mroczniejsze. To są utwory z mojego 3. albumu, który nie wiem za ile miesięcy będzie gotowy. Więc na razie wydaję 2 piosenki z wokalem brata jako singiel. Jakość produkcyjna się poprawiła, bo po wydaniu pierwszych albumów poleciała inwestycja i teraz mam więcej możliwości. Nadal nie korzystam z prawdziwych instrumentów, bo nie mam studia na nagrywanie i tak umiem grać tylko na basie i keyboardzie. Ale wirtualne instrumenty nie brzmią aż tak źle jak wcześniej, dzięki poprawie sprzętu. Tym, którzy wcześniej posłuchali mojej muzyki i stwierdzili, że jakość jest słaba, też polecam, bo jestem dopiero na etapie rozwojowym i z każdym nowym utworem robię się lepiej pod różnymi względami. To teraz puszczę teaser tego singla i potem powiem, gdzie singiel jest dostępny do darmowego słuchania i ewentualnie do zakupu.
Dziękuję za słuchanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Tak wyglądał gładka singla. To jest latarnia z motywem żurawi w moim mieście. Niestety na razie nie planuję produkcji płyt, a jest tylko wersja cyfrowa. Do darmowego słuchania dostępny jest na moim drugim kanale Skimaszkanaj Music. Teraz pojawi się tutaj odnośnik do tego kanału i w opisie też podam link. Koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, bo tam mam resztę mojej pracy i jeszcze dodaję nowe utwory na bieżąco. Niedługo też coś jeszcze nowszego ma się pojawić. I tam są jeszcze niepublikowane utwory. Singiel jest dostępny jeszcze w serwisach streamingowych takich jak Spotify, Apple Music, Tidal itd. Ale tak naprawdę nie orientuję się, w jakich dokładnie serwisach jest moja muzyka, bo wysyłam dane do nich wszystkich i potem oni decydują. Na przykład na Amazonie jest mój drugi album, ale pierwszego nie ma z jakiegoś powodu. Do zakupu jest dostępny na Bandcampie i CD Baby. To jest opcja dla tych, którzy chcą mieć ściągnięte pliki albo chcą mnie wspierać poprzez zakupy. Na Bandcampie jest ustalona przeze mnie cena, czyli 1 euro. I tutaj jest taniej, bo CD Baby samo ustala cenę według swoich zasad. Bandcamp ma jeszcze taką zaletę, że kiedy ktoś kupuje singiel, epkę czy album, lepiej się pozycjonuje na listach czy coś i będzie większa szansa, że ktoś przypadkiem to znajdzie. Ostatnim razem, kiedy wydawałem poprzednie albumy, właśnie tak się stało i dzięki temu kilka osób spoza mojego grona widzów znalazło i kupiło moje albumy. Wtedy to widać po komunikacie powiadomienia i bardzo się cieszyłem, że ktoś nieznający mnie stwierdził, że moja muzyka jest warta zakupu. Link do mojej strony Bandcamp też znajdziecie w opisie. Dodatkowo tam też jest możliwość darmowego słuchania w formie streamingu. Na YouTubie już trochę osiągnąłem, ale jako twórca muzyki jestem początkujący i takie rzeczy bardzo mi pomagają. Na razie chciałbym założyć swoje domowe studio i przejść do nagrywania prawdziwymi instrumentami, o ile będzie kto zagrać, bo sam nie nauczę się wszystkich instrumentów. Chciałbym jednocześnie zdobyć doświadczenia w pisaniu muzyki przez praktykę i naukę teorii. Piszę nie tylko takie rockowe utwory, ale też muzykę filmową i utwory klasyczne na fortepian, zależnie od nastroju. Największą radość sprawiają mi momenty, kiedy piszę coś, co jest według mnie piękne, albo kiedy nowa płyta jest gotowa do publikacji. Kiedy robiłem promocję pierwszego albumu na tym kanale, ktoś napisał: lekko się wybił na YouTubie i już wypier jakąś płytę. Ale to nie jest trafne, bo to nie jest tak, że YouTuber zaczął muzykować, myśląc, że wszystko może, tylko muzyk został YouTuberem. Bo od dziecka grałem na pianinie, na uczelni grałem w zespołach na basie i keyboardzie. Potem zacząłem regularnie komponować i dopiero potem zacząłem nagrywać filmiki. Dla mnie nagrywanie to nie tylko praca, ale też hobby. Ale mimo wszystko tożsamość mojej duszy to muzyk. Zazwyczaj na tym kanale nie nagrywam o muzyce, bo to inna tematyka, skoro mój kanał jest o Japonii i językach. Ale czasem pozwolę sobie wypromować swoją twórczość muzyczną, bo to też jest bardzo ważna część mojego życia.